pierwszy weekend czerwca odbędzie się jeden z najważniejszych marszy, o których warto pomyśleć. Nawet jak jesteś z dalszych części Polski, warto przyjechać do Warszawy. Marsz, który może zmienić wszystko. Marsz, który od lat pomaga, od lat eksponuje bardzo ważny problem zniewolenia i hipokryzji polityków. Marsz, który szczególnie w tym roku wyborczym jest bardzo ważny dla wszystkich, którym wolność leży na sercu. Bo w tym szczególnym roku wyborczym ten marsz i duża frekwencja na tym marszu będzie sygnałem, że trzeba zrobić krok dalej. Po działalności posła Liroya, po zmianach, jakie za kadencji PiS-u udało się wprowadzić wielu osobom lobbującym za wolnością, czas na kolejny krok, czas na jeszcze szerszą legalizację, czas na pełną depenalizację, na umożliwienie ludziom uprawy roślin. Mówię o tak ważnym wydarzeniu, które będzie miało miejsce 3 czerwca. Marsz Wolnych Konopi. Musisz tam być. Nie zmarnuj czasu na inne głupoty, na popisówki. Marsz Wolnych Konopi. Marsz o wolność. Marsz przeciwko całemu establishmentowi władzy. Ktoś powie, błahy problem w stosunku do drożyzny? Owszem, drożyzna dotyka wszystkich bardzo szeroko. Tylko że ta drożyzna jest non-stop pompowana nawet przez tych, którzy chcą organizować marsze przeciwko tej drożyźnie. W związku z tym, że brak logiki właściwie czyni te marsze wszystkie polityczne zupełnie głupimi, jedyny logiczny ruch prowolnościowy, który otwiera ogólnie trend wolności przełamujący głupotę polityków, to Marsz Wolnych Konopi. Będę, zapraszam Ciebie, wspaniała wolnościowa impreza.